Przyjąłem Delta, lecimy. No, no to teraz będziesz pan miał wyrok. O! O Jezus, jaki głośny to jest. Co się dzieje tam? O Jezus Maria, jaka to była ciężka noc. Trudno było mi zasnąć, to tak wybucha, dobra, nie wiem. Która jest godzina? A no tak, nie mamy zegarku, zapomniałem. Co tam Dawid u ciebie dzisiaj? Nie wiem, strasznie źle się spało. No właśnie, nie. O kurde! Dzień dobry! Dzień dobry! O, dzień dobry! Mam nadzieję, że pani są przygotowani, bo ja tutaj mam taką pewną broń. Ojoj! A to pan tak wybuchał. No dobrze, no o co chodzi? No, dzisiaj transport. Aaa, no tak! Będzie fajnie. No, zaczynajmy już, bo nie chce mi się z wami gadać, wy opryszczki małe. No, ja z tobą też. A weź ty. A to rozjeżdżaj na dół tych gówniaków, tej kolejny dzień. Stój. A to tu jestem, oj. Nie ruszaj się. No, tylko teraz jest. Tak, pewna jest sprawa, że dostaniecie osobnego kierowcę, bo jestem tu bardzo potrzebny teraz na snajpienie. Ostatnio jakiś wybuch był też u nas w bazie. No i ja nie mogę kierować. Dlaczego tu jest tak Jester? Dobrze, no to w takim nieważne. No, więc tak, wyjedziecie tym... W takim razie tutaj jest nasz wasa wojska. Tak. Ten i ostatni... Ja będę musiał... Tam Gieniu Weno tam ich tam zawieźć, dobra? Dobra, Maciek. No, ja w takim razie... Ten, ale czekaj, bo jeszcze jeden kierowca do ciebie, żebyś miał łatwiej z nimi, dobra? Czekaj na niego, ja idę już po niego. To ja z wami tutaj poczekam, co? No, co to jest za... Co to tam? Tako Jester, nie pytaj dlaczego tam. To co, tak wybuchło? Nie, to tam było przez zawsze. Panie, stój nie pan! Tego nigdy. Ale czeka, pan by chciał zobaczyć. A ten tam samolot, to co to jest? Dobra, wracam. A ten tamten? A to nic, nieważne. Przeszukana? Już idę, Gieniu. Nie no, Janusza tu bali. Janusz, weź, znowu pijany jestem. A nie, przepraszam, panie stary wojskowy, przepraszam. No, już dobrze, jedziemy. A to moja rola. Robimy trochę shortcut. Oj. Będą pojechać. Nie, oj. Chwilkę będziemy, jak ty jedziesz, wysiądź, ja ostatnio jechaliśmy 12 godzin, tak nie żeby... No wiem, że jechaliście 12, bo mi mówiono... Aha. Ty żeś chyba pomylił strony. Weno, wysiądź, ja tu będę jechał lepiej. Dobra, przepraszam. No, Przepraszam, stary wojskowy. No. Jedziemy. Ale miota. Dawid! Nie tędy! Rozwalimy główną koparkę dzisiaj. Dobra. Janusz, nie wiem, czy ty powinieneś prowadzić. Tam chodzę, Jan, kierowca jedzie. Dobra, panie, jest ile będziemy jechać? Kierowca, tylko stary wioski. No, tyle to samo, co tam kiedyś. Świetnie. Dobra, to ja się prześpię. Bo jeżeli... Mam nadzieję. Wow. Ale chyba jedziecie jakoś inną trasę. To ja znam tą trasę, dziadek mój tędy jechał. Ostatnia wojna tutaj jak była, to mój dziadek w niej uczestniczył, tędy jechaliby robić manewry, tak zwane manewry dupa. One były, polegały, żeby jechać tak na zaplecze. Ale my jedziemy sobie naokoło, ale dobra. Co? Dobra, przyspiesz, jedź prosto. Jadę prosto. Co? Już wytrzeźwiał? Co? Nie. Ale pan ja to nie zrobił kółko. No mówię, że to manewr dupa. I co, pan wróci znowu? Pan? Nie, zrobimy wyskok, wie pan. Co? Nie, żartuję. O, fajny żart. Janusz, żartujesz, tak? Prawda? Żartuję, co ty? Ja to przecież poważny ten... Czekaj, bo mi się kierownica zacięła. Czekaj, o Boże! Kurde! No, Janusz!
Czekaj chwilę, bo kierownica jest zepsuta. My tam nie wyjedziemy chyba. No. Co jak to nie wyjedziemy? Zobaczę, że wyjedziemy. Patrz teraz. Mówi ci przecież stary wojskowy, że robią manewr z dupa, więc ogarnij się. Dziadek mi o nim mówił, no to chciałem zobaczyć, działa. Brawo. Super. No wiem, przecież widzę. O. Mam nadzieję, że panu się kierownica nie zatnie na zakręcie. Nie, raczej nie. Czemu stary wojskowy ma dwa rewolwery w ręce i prowadzi auto? Nie wiem. Ostatnio tak lubię prowadzić. Kurde, kierownica! Ja pierdziel... O kurde. To może ja się prześpię. Dobranoc. Mam nadzieję. Dobranoc. Przepraszam, czasami mam... Zrąbano. Niech pan użyje nitra. Jezus Maria, co tu się stało? Co jest? O matko. A ty... O, wytrzeźwiałeś, stary wojskowy. No, trochę mi się wytrzeźwiało. Ile jechaliśmy? To znowu 12 godzin. Chciałem tylko powiedzieć wam, chłopaki. The right foot. To jakiemuś... Ty po jakiemu ty mówisz? Po angielsku. English. Wojskowy, bo ja myślę, że to auto może wybuchnąć. A tam. Na pewno. Nie wiem skąd się tu wzięło, ale może wy... Masz rację, wali się jednak. Już chwilę ty za mnie wysiadać. Tutaj będziesz ty pracować. No. Dawid. Nie. Prawda? Nie? Dawid Rzeźnik będzie pracować w głównej kopalni. Daj, wysiadam. Ja poczekam tutaj. Dobra, to ty go pilnuj. A ja będę pilnował, ja go zawiozę. Dobra. No, no to do roboty! Nie zesraj się. Mam nadzieję. No i co mam tu robić? No, trzeba tutaj coś zrobić, przecież powinieneś wiedzieć chyba. A, na pewno. Chciałam coś z tym zrobić, tym? Nie. Masz przetwarzać bawar, czy coś. No to chyba trzeba to najpierw z niego wylać. To wylej. No dobra, to wylej. Już wylewam, tylko proszę tu nie podchodzić, bo będzie dużo lało. Dobra. Dobrze, powiedz kiedy pan... Oj. Uwaga. No, niech pan wylewa. Jezus, no ale nie tak! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, ty? Widzę cię! Stój! Co to za nielegalną... dyskwalifikuję ten harpun u ciebie. Nie zabieram ci to. Nie będziesz mi nic zabierać. Idź ode mnie. Stój! Zmora najgorsza. Halo! Ale co się dzieje? Nie, to... Aaaa! Potrzebna pomoc! Więzień rozwalił trzy rzeczy i wolne rzeczy w swoim ekwipunku. Dobra. To ja zawiozę go i już tam lecę. No proszę pana, bo to za chwilę wybuchnie. Nie obchodzi mnie to. Niech ten się nie rusza lepiej. Proszę pana, ale to naprawdę wybuchnie. Czemu? No zobacz pan, no. Dobrze. I nie wybucha. No bo... Nie! Teraz! Dawid! Gdzie on jest? Tam na radio. Szybko, że uciekam stąd. Wysadzę moją koparkę. Dobra. Trzymaj się tam już. Stój ty! Okej. Okay. Gdzie on jest? Dobra, jest koparka. Halo, do wszystkich jednostek. Słyszałem więźnia
Mówił coś o koparkach. Dobra, już wysyłamy tam jednostki. Myślę, że to jest ta najdalsza. Najpierw sprawdźmy tą. Jednostki wysyłane. Myślę, to nie ta! Szybko! Tylko jest te dwa! O nie, jednak nie, dwa. Dobra, ten. Jeszcze ten. Nie no, jak wejść na to coś? Jeszcze to, jeszcze to. Jeszcze to. Jeszcze. Uwaga! No nie, to jest. Szybko, szybko. Tu jeszcze podłoże trzeba. Jezu, jak tu dużo jest do podłożenia. Proszę, projektował. To tak łatwe. Dobrze, nie jestem tutaj! Gdzie on jest? Na górę. O Boże, kocha! Jest! O ty kurde, ty... Nie rozwalaj, chociaż zostaw jedną. Nie rozwalaj. Jezu, kochany, nie zniszczył wszystkiego jeszcze. Oj, zniszczę, zniszczę wszystko. Widzę kolejnego tego, idzie na drugą koparkę. Idę na drugą koparkę, dobra, pani drugiej. No to żegnam. Też mam taką nadzieję. Nie! Holender, jasne, wybucha tu. Ja ci zaraz dam Holender. Taki był ser. No i wszystko po kolędzie. Dawaj. Koparka wybuchła. Zauważyłem! Jezus Maria! To też wybuchł, chyba. Zacznijmy. Jezus Maria! O matko boska! Uciekł. Gdzie drugi? Drugi jest grzeczny, zawsze ten tylko. Nie! Tylko nie to. Wszystko wybuchło. Dobra, gdzie ty jesteś? Przylatuj samolotem. I odlatujemy. Dawid! Jest Dawid Człon! Widzę Dawid Człona chyba. A nie, to... tak. Nie! Ostatnia koparka została jeszcze. Jeszcze jedna. Dawid a nie, dwie. Ostatnie dwie koparki. Nie pozwolę na to. Do ostatniej koparki! Proszę go złapać! Proszę was, ludzie! Już się robi, panie premierze. Hej, hej. I poszła. Nie! Chodź. Nie jest tak łatwo ze mną wygrać. Dawid, szybko, bo jestem już zmęczony. Oni mnie już wykańczają. Jestem już bardzo blisko. Parka jeszcze nie zniszczona, ale... Cholera. No to żegnam. Boże, Holender, jasny, to się już rozwała. I kabum! Dawid, gdzie ty jesteś? Będziesz musiał chwilę podejść. Tam nie masz żadnego miejsca do wylądowania. Jestem przy najbliższej ulicy, jakieś 100 metrów od koparki. Lecę! Do góry! Gdzie ty jesteś? Ale jakie koparki? Której? Tej, którą wysadziłeś przed chwilą. Co? Cholera. To ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Tej kurki. Dobra, gdzie ty jesteś? Musisz zejść z góry, w której teraz jesteś. Ja nie jestem na górze, ja lecę gdzieś. Tak, widzę cię! Jesteś tam! Dobra, i odlatuj już! Okay. Jestem, bo ten pacan za chwilę przyleci. O. Widzę, widzę go! Widzę go! Szybko! Nie! Dawid! Dawid! Chodź! Nie! Nie tak! Czekaj! Wsiadaj z drugiej strony! Jedź! Jest! Yeah! Ojoj! Jest nie dobrze, silniki nam się dymią. Nie. Nie.
Jest bardzo niedobrze! Nie, jak to? Zabić? No. Zabić. Muszę skoczyć.